Dzisiaj w całej Polsce uczniowie klas szóstych przystąpili do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę, który jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. W Limanowej uczniowie byli raczej zadowoleni z siebie. Mam nadzieję, że udało mi się go dobrze napisać. Wziąłem radę z programów telewizji i nie uczyłem się zbyt wiele. Powtarzałem tylko pola na różne figury. Byli również często zgodni co do najłatwiejszego i najtrudniejszego zadania. Których wiadomości najbardziej się bałaś, którego działu? Z języka polskiego. Najtrudniejsze tak szczerze dla mnie było zadanie z wypracowaniem na temat miłej niespodzianki dla gospodarzy. Że nie miałam po prostu pomysłu. Najłatwiejsze było zamalowanie 1/18 kwadrata. Według dyrekcji uczniowie zostali dobrze przygotowani do tego egzaminu. Uczniowie naszego zespołu byli dobrze przygotowani, tym bardziej, że pisali próbny sprawdzian w grudniu. Również na poszczególnych przedmiotach byli przygotowani przez nauczycieli, w ogóle ćwiczyli technikę wypełniania testów. Egzamin trwał godzinę, a uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 punktów. Nie da się tego sprawdzianu nie zdać, jednak uczniowie z wyższą ilością punktów będą mieli szansę dostać się do wymarzonych gimnazjów, nawet spoza swojego regionu. Magdalena Trojanowska, TV28.